Witam bardzo serdecznie Państwa z naszego kociewskiego ogrodu. Lato dobiega końca, jest jeszcze ciepło, ale gorący sezon wyborczy dopiero przed nami. My dotarliśmy do listy kandydatów na posłów z Koalicji Obywatelskiej. Niektórzy z list spadli jak przysłowiowe jabłka. Pewnie zastanawiają się Państwo, kogo zabrakło na tej liście. O tym za chwilę. Najpierw przedstawmy pierwszą szóstkę, bo ona jest ważna. Numer 1 Pomaska Agnieszka, numer 2 Karnowski Jacek, numer 3 Kołodziejczak Magdalena, numer 4 Adamowicz Piotr, numer 5 Małgorzata Chmiel i numer 6 Patryk Gabriel. Szóstka dla pana Patryka daje mu realną szansę zdobycia mandatu poselskiego. Tym bardziej, że nie będzie miał swojego groźnego kandydata, o którym mówiono, czyli Sławomira Neumanna. Posła Sławomira Neumanna nie ma na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Proszę Państwa, wśród znanych twarzy na Kociewiu na miejscu 11 znalazł się starosta tczewski Mirosław Augustyn, natomiast na miejscu 21 wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tczew pani Iwona Nica. Na miejscu 23 tuż przed Jarosławem Wałęsą jest wicemarszałek województwa pomorskiego Józef Sarnowski. Szanse wicestarosty Starogardzkiego na mandat poselski, czyli na mandat człowieka z Kociewia, rosną tym bardziej, że trzecia droga na Pomorzu nie wiadomo dokąd prowadzi. Jest wielki spór. Jedynka, o czym było wiadomo od dłuższego czasu, jest przewidziana dla pani Agnieszki Buczyńskiej, natomiast dwójką miała być posłanka Magdalena Sroka. Na jej kandydaturę ponoć nie zgadza się Szymon Hołownia. I jest to kolejna znana osoba, która może czy spada według naszych informacji z list wyborczych. Dwójką ma być kolejna osoba, którą wskaże Polska 2050. Taka decyzja oczywiście spotkała się z wielkim niezadowoleniem przedstawicieli członków PSL. Ta lista w pomorskim trzeciej drogi naprawdę może być nie najlepsza i być może nie zdobędzie po prostu mandatu, który w tym układzie przypadnie Platformie Obywatelskiej, czy może przypaść Platformie Obywatelskiej. Zapytają się Państwa, a co ze Sławomirem Neumannem? Jeden z naszych rozmówców z Platformy Obywatelskiej powiedział, że po prostu niech być może wystartuje na prezydenta Starogardu. Notabene obaj panowie, czyli Janusz Stankowiak i Sławomir Neumann, robili sobie wspólne zdjęcia podczas korowodu kociewskiego. Jeżeli będziemy mieli kolejne informacje o listach wyborczych poszczególnych partii, komitetów wyborczych, będziemy o tym informować na bieżąco. Zapytają się może Państwo, co z PiS-em. Z tego, co myśmy się dowiedzieli, listy kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy będą znane dopiero na początku września. Dla JTV mówił Piotr Pielecki. Kociewski po prostu.